Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, the world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now this is where one lucky couple will win this handsome trophy that Marilyn here is holding. Now who will be our first contestants? One man show. Achtung! Achtung! Powiem ci coś śmiesznego, ale coś, co ubarwi program. Nie byłaby 500 odcinków One Man Show, gdyby nie tak. Pierwsze, Krzysio Stanowski, który wymyślił, żeby robić telewizję internetową. Jak poszło, nie poszło, uważam, że lepsze od weszło. Mówimy o tematyce futbolowej. Nie ma. Potem drugi Rudy, czyli Karol. Karol, jak ty się nazywasz? Pan Karol, to drugi, a trzeci jak Zibi, Zibi Boniek, nie? Jak to było w Pulp Fiction? Well, let's not start sucking each other's dicks quite yet. Kiedyś było tak, jak ktoś napisał w gazecie, sam Boniek meczu nie wygra, przecież Boniek nie ma na imię sam, tylko Zbigniew. Ale ja ich szanuję jako piłkarzy. Chłopie, jeśli chodzi o historię, ty znasz skład Kaiserslautern, a ja znam, wiesz, polską piłkę. Ten, ale po co legi zawodnik, który ma już 28 lat? Wydaje mi się, że to nie jest budowanie drużyny, że o wiele lepiej by było brać zawodników, którzy mają lat 23 i budować zespół taki w perspektywie czteroletniej. I'm gonna ask you a question. When you came pulling in here, did you notice a sign out in the front of my house that said Dead Nigger Storage? No oczywiście, Jędrzejczyk, fajna sprawa, kiedyś trzy bramki Arsenalowi strzelił, byłem nawet na tym. Did you notice a sign in the front of my house that said Dead Nigger Storage? No, I didn't. A wiesz dlaczego nie ma? Bo to nie jest przechowalnia zdechłych czarnoków. Ja tu nie chcę nikogo obrażać, tylko chcę powiedzieć, że po prostu Legia to nie powinna być przechowalnią, nawet za zasługi, nawet tego, tylko po prostu z żywymi naprzód. Czy odwołanie meczu w Niecieczy z powodu obfitego opadu śniegu został odwołany? To była słuszna decyzja, pytanie i odpowiedź. Nigdy nie grałem w takich warunkach. Chłopie, to ty w ogóle w piłkę nie grałeś, jak ty na śniegu nie grałeś. Jakie zastaliśmy na boisku Termaliki. I bardzo dobrze, chwała za tę decyzję. No to medal jeszcze trzeba wam dać wszystkim. Gdyby doszło do meczu, byłoby to jedno wielkie pośmiewisko. No to ja tak zdejmę tylko okulary i powiem całkiem serio, Sebastianie Madera. Każdy prawie twój mecz to jest jedno wielkie pośmiewisko. Nie potrzeba do tego żadnego śniegu. I nawet mój teść mówi, wszystko fajnie, ale ten paldan. A ja mówię, ja o tym... Ale przynajmniej masz o czym z teście pogadać. Ja z moim to tylko wycince lasu. Paldan to jest bardzo dobry zawodnik. Ja obserwując go w polskiej lidze, kiedyś Anglia przegrała na karne z Niemcami i strzelił karnego taki obrońca Southgate i mówił wszędzie, że cała Anglia mówi, reprezentacji prawdopodobnie cała Anglia mu wybaczyła, że go rozumieją, że w ogóle jest okej, tam nic się nie stało, ale czy coś. Nie. Ale poczekaj, i taki gość do redakcji pisze, do Timesa, czy do czegoś takiego tam angielskiego, dwa dni później mówi, nie wiem co ten Southgate wygaduje, bo ja jestem, tak się składa, z sobowtórem Southgate'a. Dostałem już dwa razy po ryju, 18 razy już mi na 18 razy już mi nabluzgali tak gdzieś tam w sklepie. To się ciągnie. Ja przypomnę tylko, że siatkarze to są ulubieńcy narodu, mistrzowie świata i tak dalej, i tak dalej. Bo chłopcy niezrównani, o których tylko ja co jakiś czas przypominam, że to lamusy. No i oni odpadają. No wielka niespodzianka, bo z 39 zespołem rankingu światowego. Ja w ogóle nie sądziłem, że aż tyle drużyn na świecie gra w tę zabawną tą wolejbal. O, Kamil Stok, fenomenalny. A jaka nota. O, ciekawy jaki wiatr. O, pół plusa za ten, żeby z tyłu. O Jezu, 100. Zobaczymy, 135,7 o 0,3 więcej niż Stefan Kraft. Aczkolwiek no, nie zawsze się spinam na szczyty, to muszę przyznać szczerze, coś jak Chelsea-Londyn, miałam również gorszy start sezonu albo gorszy środek. Ważne na finiszu, kto jest najlepszy. I jest jak w dowcipie o takich dwóch Żydach, mianowicie jeden ma pieniądze, drugi doświadczenie i mówi, zróbmy razem biznes.
robią ten biznes i po chwili ten, który miał doświadczenie, zdobył pieniądze. Natomiast ten, który miał pieniądze, pieniądze stracił, ale zdobył doświadczenie. I taki gość do redakcji pisze, do Timesa, czy do czegoś takiego tam angielskiego. You know what they call a quarter pounder with cheese in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese? Oh man, they got the metric system, they wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. And what do they call it? They call it Royale with cheese. Royale with cheese. That's right. To tylko jak to się mi ręce opadają, oni majtki opadają, wiesz, no, przez półtora, a dlaczego nie przez 1,7, albo dlaczego nie przez liczbę pi na przykład, która niestety nie da się policzyć, ponieważ liczba pi jest niepoliczalna, ponieważ jeszcze mimo miliona cyfr po przecinku jeszcze nie wiadomo ile ona wyznacza i może się okazać, że ta milionowa po przecinku zdecyduje, że pod Beskidzie znowu nie wejdzie. Minamy, ale gwoli statystyki, zjadłeś Ze 6 na pewno. 11, nie. Bo jest 5 w każdej linii. Całą 11. Całą 11. No, ale ty jesteś skrupulatny. Żadnie bo ja jednego tak takiego... Wyliczasz ile nie. śliwek jeszcze zostało tam na talerzu? Nie wyliczam, no ale zaimponowałeś mi tą... Michał, ja nawet nie wiem ile ja mam pieniędzy, powiem ci. Wiem, że za mało. To sobie zjem kornecika, wy sobie pogadajcie. To jest... padło hasło moje... Tam Paweł, mogę? Jasne, jak się pan nie brzydzi... Nie, bo miał, że to twoje. Nie, ale tam jeszcze jest... Ale przyniesie kiedyś marchewkę zdrowe, jakieś jedzenie musli od Ani Lewandowskiej, tego na wodzie jakieś. Ale jak ci przyniosę marchewkę za tydzień, to zjesz? Oczywiście, że tak. No. Co mówiłeś tydzień temu w programie, że jesz te ciasteczko, bo nie mamy dla siebie nic zdrowego. I słuchaj, ja dzisiaj... Pytałem się, czy jak przyniosę marchewkę, to zjesz, więc mam nie, dla siebie ten... Nie, marchewkę. Mam ale dla siebie marchewkę. Jest obrana. Tak, obrana, gotowa, wiesz, co to jest. Mam nadzieję, że nie będę musiał implantów wstawiać. Proszę, wiesz, proszę, ten, proszę. Dziękuję jeszcze bardzo. Kim, tak? Poczędy no, a wiesz, że ja dzisiaj wieczorem też będę miał marchewkę, no. A jestem przygotowany. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jak na sądzie ostatecznym stoisz w kolejce za matką Teresą i słyszysz, jak Pan Bóg do niej mówi, ale wiesz, córko, że można jeszcze było zrobić więcej. No ja ci powiem, matka Teresa do 40 roku życia to była wielka utracjuszka. I... Ale dalszej części. Ja mam teorię, dlaczego Łukasz zyskał takie duże zaufanie wśród piłkarzy, ponieważ są pewni, że żadnej dziewczyny im nie wybił. Ale dlatego, że mam żonę. Ja mówię, Jezu, ja wolę kobiety takie subtelne. Żółwik. To muszę powiedzieć koniecznie. Historia. Jesteśmy w Poznaniu. Michał, ja, trener, selekcjoner. No i w jakimś nocnym klubie finiszujemy. Gdzieś tam jest trzecia nad ranem. Już żeśmy to, co trzeba było, tam wypili i zjedli. No i Michał mówi, no trzeba iść na pociąg, bo z 6 rano mamy, nie? Ten powrotny. No i idziemy do hotelu, przez jakiś park, gdzie z nami też Janusz. I Janusz tak w połowie tego parku, ciemno jest, no, trzecia jest nad ranem, a on mówi, wiecie co, tam przy barze to siedziała jeszcze taka ruda i zawrócił. No i no, my z Michałem poszliśmy się zrzemnąć na 6 na pociąg, a tu prosto tam rozanielony selekcjoner i tylko wsiadł do tego przedziału i padł tak tego i Michał tak na niego, a i buty zdjął. I my ja tak na niego patrzę i mówi, wiesz co Paweł, trzeba mu torbę na nogi założyć, żeśmy mu taką torbę plastikową założyłeś, bo inaczej byśmy tam zginęli od broni chemicznej, no. Także tych anegdot to byśmy mogli... Do you know what nemesis means? A righteous infliction of retribution manifested by an appropriate agent. Personified in this case by a horrible cunt. Na przykład byś się, wiesz, idealnie na kogo nadawał? Na nikogo. My tak wszyscy wybaczamy, rozgrzeszamy i tak dalej, to jest nieprawda. Słuchaj, to wszystko o to chodzi, no przecież to ma być tu wesoło. Who's dead? Dead, baby. Dead.